Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś porozmawiamy na temat powrotu Piotra Kraśki do TVN-u w takim sensie, że na wizję, no bo Kraśko z TVN-u nie odchodził, natomiast były bardzo duże naciski ze różnych środowisk, aby Kraśkę potraktować jako takiego przykład wielkich standardów, które musi mieć prywatna telewizja, bo Kraśko został przyłapany na jeździe bez prawa jazdy. A potem jeszcze bezpieka PiS wywlekła mu, że x lat temu nie zapłacił przez kilka lat podatków i musiał zapłacić je z odsetkami po czasie. I że to były duże kwoty. Więc teraz parę rzeczy. To bardzo ważne wydarzenie. Po pierwsze, fakt, że Kraśko jeździł bez prawa jazdy, jest oczywiście naganny. Zapłacił grzywnę, został ukarany, nawet dosyć, zdaje się, tam sporą, bo gdzieś tam ta kara do około 100 tysięcy złotych wychodzi. Więc to, ile by człowiek nie zarabiał i jakby zamożny nie był, to takie pieniądze jednak bolą i słusznie. Natomiast kwestia druga jest już kwestią zupełnie postawioną na opak, bo różne są powody, dla których ludzie popełniają błędy, jeżeli chodzi o podatki. I w większości wypadków, jakkolwiek kwoty zaległości, które musiał regulować Kraśko, wydają się szokujące. Natomiast uregulował te zaległości, sprawa została rozliczona. Jedynym, którzy byli władni wyrzucić tajemnicę skarbową do mediów, była pisowska bezpieka. I teraz to jest temat, drodzy Państwo, że pisowska bezpieka robi to, o czym wam mówiliśmy. Robi wszystkim dziennikarzom, wszystkim ludziom nieprzychylnym wobec władzy. Tu dlaczego mówię ludziom nieprzychylnym tak bardzo szeroko, bo na przykład mówię o Jerzym Szturze, o Krystynie Jandzie. Jak ona powiedziała publicznie, że poluje się na nią rano z alkomatem, oczywiście, że się poluje. Widocznie uważano, że z informacji, iż może być to skuteczne polowanie. Potrzebowali desperacko sukcesu i zaryzykowali. Spalili bardzo mocno te operacje, bo tego typu działanie pokazało, że monitorują, że atakują. To była desperacka próba. Ja mogę nawet, drodzy Państwo, zaryzykować, jak to było. Po prostu było ciśnięcie po linii politycznej, zróbcie coś, znajdźcie coś. No i po prostu klasyczne działanie niekompetentnej bezpieki, która pod naciskami politycznymi pali te operacje. Oczywiście dobrze, że je spaliła. Natomiast mamy tutaj do czynienia z sytuacją tego typu, że oni polują na wrogów władzy, polują na tych, którzy są władzy boleśnie przeciwni, w tym sensie, że mają swoich fanów, mają swoich ludzi, których przekonują, dla których są autorytetami. No i tutaj władza występuje w roli, oni polują na faktyczne uchybienia, na faktyczne wykroczenia, na faktyczne przestępstwa, natomiast to nie może być ujść uwadze, o co tutaj chodzi, że to jest takie próba doprowadzenia do sytuacji. Pamiętaj, krytykując PiS, musisz być po prostu jak żona Cezara, to znaczy z faktu, że Jerzy Sztur wsiadł po alkoholu za kierownicę swojego samochodu, ma wynikać to, bo to jest oczywiście narracja PiS-u, ma wynikać to, że jego krytyka przejmowania sądów przez PiS i domagania się niezależnych sądów jest w jakiś sensie nieuczciwa, bo to takie oni próbują wywołać wrażenie.
Jeżeli Kraśko piętnuje działania PiS-u, a Kraśko nie płacił przez tam jakiś czas podatków i musiał zapłacić karę, to oznacza, że krytyka Kraśki jest niewiarygodna. To jest taki atak personalny. To jest atak, którego celem jest zastraszanie i próba niszczenia karier. Myśmy pokazali z Tomkiem Szwajgiertem, że atak na Kraśkę, na Lisa, nawet na mniej znaną, ale również popularną redaktor Burzyńską z Faktu, był koordynowaną akcją pacyfikacji znanych dziennikarzy. Skazaliśmy również kolejnego dziennikarza, który był do odstrzału, Bartka Węglewczyka. No i Bartkowi się, zdaje się, trochę dzięki nam upiekło, bo czy on sam się jakoś wyreklamował, czy też uznano, iż pokazanie naszej, swojej, tego, że jesteśmy władni wiedzieć o tym, w kogo uderzą wiele tygodni wcześniej, sprawiło, że albo odłożyli w czasie, albo być może poniechali, bo mieli tam już również nawet przygotowanych kandydatów na jego miejsce. W każdym razie ewidentnie była to akcja pacyfikacyjna mediów, mająca pokazać wszystkim, że skoro jesteśmy w stanie uderzyć Lisa, jesteśmy w stanie uderzyć Kraśkę, jesteśmy w stanie uderzyć znanych dziennikarzy, to pomyśl sobie, szary żuczku, co nasz walec jest w stanie zrobić tobie. Więc teraz, Tomku, wydaje się, że ten sygnał, bo to taki trochę taki temat, to jest taki danie po łapkach, nazwijmy tak umownie, agenturze PiS. Nie mówimy o ludziach, których Wąsik tam u siebie w kajeciku sobie zanotował, bo się już zaczęli uczyć, że skoro my jesteśmy w stanie mówić, kto gdzie jest zarejestrowany, to zaczęli jednak to robić mądrzej i przestali rejestrować. Albo zaczęli prowadzić tych ludzi za pośrednictwem takich nieformalnych związków. Natomiast mówię o agenturze, czyli o ludziach, którzy działają na ich rzecz, którzy ich wspierają, ten reżim. Na przykład do takiego osoby zaliczam między innymi Bogdana Ermanowskiego, który pisze książki na temat Kornela Morawieckiego, ojca premiera. No i te książki są, nazwijmy tak, no, delikatnie mówiąc, bałwochwalcze. To jest niedźwiedzia, szanowni państwo. Tak, ale przede wszystkim tam jest dużo materiału, który posłuży do tego, drodzy państwo, żeby przedstawić tą sylwetkę dużo rzetelniej niż to zrobił Rymanowski, ponieważ Rymanowski pisał pod tezę i to jest, drodzy państwo, ta teza no, ta teza jest nie do obrony, no to czyli ojca premiera jest, delikatnie mówiąc, kontrowersyjna. No ale w każdym razie mamy powrót Kraśki. Tomku, co to dla nas oznacza? To oznacza, że odebrano PiS-owi taki główny oręż. Bardzo się cieszę z tej decyzji szefostwa TVN-u. Pokazano nie Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego ekipie i reszcie tej bandy, to nie wy jesteście od wystawiania świadectw moralności i to nie wy będziecie dyktować, kto może funkcjonować w życiu publicznym, a kto nie może funkcjonować w życiu publicznym. To jest jasny sygnał do wszystkich. Pokazanie, że wasze próby i działanie oblewania ludzi szambiarkami już nie działają. Więcej, oblewanie szambiarką ludzi przez kurwizję, czy przez tych funkcjonariuszy propagandy PiS działa odwrotnie. Tak działa między innymi w przypadku prezydenta Lecha Wałęsy. Prezydent Lech Wałęsa ma teraz olbrzymie poparcie. Prezydenta Lecha Wałęsę, ci, którzy
podchodzili do niego sceptycznie. Teraz są za nim. Murem stoją, za Wałęsą, zapominają mu inne rzeczy. Po prostu uważają, że tutaj to nie oni mogą wystawiać świadectwo Lechowi Wałęsie. Ja tutaj chciałem Państwu podać taki przykład z ostatnich dni, przykład tej desperacji. Znowu wracam do funkcjonariusza Chodzińskiego, który wyje, i Emilii Kamińskiej, bo to tak jak Jarosław Kaczyński mówi, przed 17 po 17. Oni, nie wiem skąd oni w ogóle te pomysły z tymi tożsamościami kobiecymi sobie pobrali, no ale jak lubią, to niech to sobie robią. I tym bardziej, że to jest publiczne i wiadomo, nie wiem, redaktor Dominika Woli Wielwiejska, jeszcze inni piszą, że to jest konto związane z PiS-em. To tak jak kiedyś, jak te 10 Murzynków, no sami państwo, że to Wąsika jest. To jest komedia, no ja nie wiem po co to robią ludzie, którzy powinni z założenia być apolityczni, prawda? Czy to w ogóle ale tam, to jest... słuchaj, wystarczy... Ja tylko dokończę. O co tu chodzi? Chodziński wskazał informację, to znaczy, że pan redaktor Robert Zieliński, bardzo ich zabolało to, co pan redaktor Robert Zieliński razem z redaktorem Świerczkiem robili, odnośnie chociażby agenta Tomasza L., i że pan redaktor Robert Zieliński robi różne wolty, to nieprawda, jest związany z WSI i poszedł na ostatnią taką smutną, pożegnalną wódkę z Wojtunikiem. A jakim prawem wyśledzicie Wojtunika i redaktora Roberta Zielińskiego? I jeszcze Chodziński do tego się przyznaje, przecież już masz z tym problemy naprawdę z innymi ludźmi. Czyli to nie działa, to nie działa. I tutaj pokazali to w 100% właśnie jak bolą te tematy, jak bolą te rzeczy. Tutaj zwróćcie Państwo uwagę właśnie tak jak rozmawialiśmy na przykład o sprawie pana Sztura. Wystarczy zobaczyć ten cały filmik z tej sytuacji, to znaczy kiedy ten człowiek... Dla mnie tutaj rzeczywiście powinni być powołani niezależni biegli i zobaczyć, czy ten człowiek mógł uniknąć zderzenia tego motocykla z samochodem pana Sztura. Ja abstrahuję od tego, że pan Sztur wypił alkohol. Jest to naganne, ale szanowni państwo, ja tak patrzę, czy to odpowiada temu, żeby całe życie, czyli kilkadziesiąt lat aktora zostało przekreślone dlatego jednego incydentu. Nie było trupów. Nic tam się nie stało. Nie było ludzi rannych. Był facet, jest, który... Tomku, tam jest inna rzecz ciekawa. Zachował się jak policjant. Stawał, machał, rządził policją. Tam jest to, że ten pościg ofiary wypadku za sprawcą, który miał rzekomo uciekać, to zupełnie inaczej wygląda, stworzył znacznie większe zagrożenie dla, dla bezpieczeństwa. Przecież on miał adres, miał numer rejestracyjny, miał materiał filmowy, a prowadził ów pościg, narażając osobę po stronę, nie tylko siebie, na to trzeba to obejrzeć. W każdym razie nie, policjanci zatrzymali. To jest bardzo dziwne. Później, wcześniej Sztura, to by nie zmieniło postaci rzeczy. To jest ewidentnie to jest zachowanie niestandardowe. Tak się ludzie, którzy są ofiarami wypadków, kolizji, tak się ludzie... Janku, zwróćmy uwagę na jedno. Zobaczcie Państwo na zachowanie tego człowieka. On zachowuje się, jak gdyby miał wydawać polecenia tej policji. On jest pewny tego, co tam ma się zaraz wydarzyć. I że będzie miał poparcie szefostwa tej policji. No to dla mnie tak to wygląda. Ofiara wypadku, on się zachowuje mega spokojnie i profesjonalnie. Ofiara wypadku z reguły jest zdenerwowana, z reguły... Ale, czy wiesz, czy on nie, czy właśnie nie, Tomku, no, czy on się nie zachowuje profesjonalnie, on się zachowuje standardowo, ale zależy jako kto, bo nie jako ofiara. Jako człowiek, który według mnie uważa, że ma za sobą władzę.
Nie jako ofiara. A przede wszystkim jako człowiek, moim zdaniem, który uważa, że albo ma wiedzę o tym, iż prowadzący był pod wpływem alkoholu. Natomiast. Dokładnie, o tym właśnie chciałem powiedzieć. Drodzy Państwo, gdyby normalna reakcja jest taka, facet mnie tutaj tak, załóżmy, że jest takie, że rzeczywiście mamy do czynienia z normalną kolizją, no to ma nagraną kolizję, ma faceta nagranego. Jadę za nim, nie zatrzymuję go. Jadę za nim, proszę, żeby radiowóz podjechał i go zatrzymał. Tak się dzieje w większości przypadków. Nie zatrzymuję go sam na rzeczy ulicy. Więc tu mamy bardzo dziwną, ale to zostawmy. Nie, to po prostu mówimy, tłumaczymy. Mówimy o polowaniu. Przypominam, że wspominaliśmy wcześniej przy okazji pana Sterczewskiego. Ty żeś, Tomku, wymienił operację w toku, która została przerwana, czyli pełen tak zwane właśnie przyglądanie się pani posłance Jachirze i próby wejścia w niej jakieś relacje ludzi związanych z jedną z pisów. Już jest inspiracja Kaczyńskiego. Kaczyński po prostu nienawidzi pani Jachiry i to by była przyjemność. Ja to porównuję w ten sposób, tak jak dla Putina przyjemnością było to, że nagle zrobiono krzywdę pani Politkowskiej. Naprawdę. I to jest taki mechanizm. I to jest taki mechanizm narodziny. I to jest tak, mechanizm po zabójstwie. Być może on tego nie zamówił, natomiast tak. Wyrażał się taką dezaprobatę, że jego otoczenie postanowiło zrobić mu prezent. Też jest bardzo, bardzo, bardzo ważne jest, aby pamiętać o tym, co się mówi. No przecież była zarejestrowana rozmowa przez Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy pomiędzy Czesławem Kiszczakiem a Wojciechem Jaruzelskim. No rozmowa, która nie została nigdy opublikowana, a była jeszcze ładnych paręnaście lat temu w Instytucie Pamięci Narodowej, która by zmieniła takie dosyć ciepłe postrzeganie generała przez wiele osób, który w pewnym momencie widocznie tam, bo to też jest ciekawa rzecz, że w ogóle bezpieka PRL-owska pozwalała sobie na nagranie rozmów Kiszczaka z Jaruzelskim. To też dużo mówi o tym całym systemie, który panował. No wiem. To wmeldował bezpośrednio do Moskwy, Janku, także tutaj w tym czasie. W każdym razie na tej rozmowie Jaruzelski mówi do Kiszczaka: załatw Czesiu, żeby on przestał szczekać. I, drodzy Państwo, po latach ktoś może dojść do wniosku, że po prostu Czesław nadinterpretował prośbę, tudzież polecenie. Piotrowski z tymi ludźmi zrobił za dużo, to się wymknęło spod kontroli, a tak nie, naprawdę nie Tomku. Wiadomo, Piotrowski, czy nie Rosjanie, bo była mowa nie, o Piotrowski nie, znaczy to Tomku, tak, że Rosjanie przyjęli to jest, to znaczy Rosjanie, no, katowali księdza po prostu. Polska bezpieka wojskowa przejęła z rąk Piotrowskiego księdza i my, powiedzmy tak, ze wszystkich, powiedzmy sobie, trudno powiedzieć, że poszedł siedzieć niewinnie, natomiast prawdziwi mordercy popiełuszki nie ponieśli kary. I to jest taka smutna rzecz, że to zaraz będzie 40 lat, jeszcze nie w przyszłym roku, tylko w kolejnym od tego mordu. I wciąż obowiązuje wersja generała Czesława Kiszczaka. No a chyba zgodzimy się, że Czesław Kiszczak w latach 80. nie był zainteresowany ujawnieniem prawdy, tak tylko na logikę. Ja zawsze mówię, że logika czytania działań służb jest znacznie pewniejszą bronią niż szukanie teczek i kwitów. Jeżeli ktoś mi dziś mówi na przykład o Solidarności Walczącej jako takiej niezłomnej sile na zapleczu komunizmu, to ja zwracam uwagę, że północna grupa Armii Czerwonej nie mogła tolerować na zapleczu przyszłego frontu takiej organizacji jak Solidarność Walcząca, chyba że ją uważała za w 100% kontrolowaną przez siebie. Koniec, kropka. Dalej możemy sobie podyskutować o tym, na ile to przekonanie mogło być podyktowane, opierane na prawdzie, na ile było to... Kalka operacji rosyjskich, może być sowieckich, z Sawinkowem tak. Czy później u nas z delegaturami win, które sami zakładali. No.
Albo z rządami narodowymi, jak Tak. pójdziemy, powstaniu styczniowym, bo się zbliża, jak pójdziemy. Jest Dokładnie. to na półce z prowokacjami od rosyjskiej ochrony poprzez czeka do rosyjskich służb. Po prostu pomysł na założenie radykalnych organizacji wrogich, które będziemy kontrolować, jest tam po prostu czymś, czego ich uczą zaraz po przyjęciu do tych różnych służb. Ja pamiętam, jak pan były koordynator, pan Pałbiski, był naprawdę wstrząśnięty tym, bo zajmował się między innymi w strukturach podziemnej Solidarności organizacją transportu i poczty. I jak zorientował się, że w zasadzie tutaj no, to wszystko było czytane, że Służba Bezpieczeństwa i służby PRL, tam nie było tajemnic. I rzeczywiście tutaj Połubicki, mimo tego, że z niego się śmiano ten image, który on sobie reprezentował, ale to nie jest głupi facet. Rzeczywiście to on tutaj pokazał, zrozumiał, że jest bardzo ważny problem. Naprawdę to wszystko było, tak powiem, nie tylko pod kontrolą, ale jeszcze inspirowane. To jest, Ale wróćmy właśnie tutaj do kwestii, żeby się Państwo zobaczyli. To była ofensywa, której celem było spacyfikowanie. Nie bez powodu uderzenia poszły, tak jak mówię, po linii Kraśko-Lis i na przykład pani. Barbara Kurdej Szatan. Też generalnie chodziło o to, żeby zastraszyć wszystkich ludzi, którzy publicznie mogą występować przeciwko władzy. Chodzi o doprowadzenie do paraliżu. Chodzi o to, żeby władza nie była kontrowana. No bo przykład, no, drodzy Państwo, mamy przykład kompletnego buca, chama, już nawet nie chce mi się dalej szukać epitetów, Cezarego Gmyza, pracownika TVP, który wrzuca sobie na profil plakat Żydziwszy z podpisem z dedykacją dla Stanisława Gawłowskiego i uważa, że ma do tego prawo kolportować tego typu literaturę. I kiedy zostaje mu zwrócona uwaga przeze mnie, że kolportuje antysemickie rzeczy, występuje z artykułem 212 przeciwko mnie. Sprawa jest bardzo dziwna, bo ona sobie praktycznie nie jest prowadzona przez 2 lata. Czeka sobie na właściwy moment i właściwego sędziego. W końcu bierze to sędzia pani Joanna Dryl. I oczywiście dosyć szybko się orientuje, że pani Joanna Dryl jest żoną prawnika Jacka Kurskiego, którego wspólnik w danym momencie procesu jest szefem biura prawnego TVP. I ta pani ma czelność jako sędzia podpisać się pod wyrokiem, że krytyka wyrzucenia plakatu Żydziwszy jako kolportażu, którym jest ewidentnie, jest to po prostu zero-jedynkowa sprawa. Jest to kolportaż antysemickich treści, kompletnie głupi, kompletnie bez, że tak powiem, zważania na uczucia innych ludzi, nie tylko ludzi narodowości żydowskiej, po prostu. Zresztą Twitter to jego obrazek zaciemnił. Nie dostał tylko bana, tylko i wyłącznie dlatego, że się posłużył fejkowym Forum Żydów Polskich, czyli jednoosobowa ksywa Dawida Wildsteina, który pseudonim operacyjny. Znaczy Forum Żydów Polskich, od kiedy to ujawniłem, że Forum Żydów Polskich to jest forum Dawida Wildsteina samego ze sobą i z browarem w ręku, to się od tego czasu panowie uspokoili, no bo jest to po prostu kpina. Ale co się dzieje? No, sąd wydaje werdykt kilkudziesięciu tysięcy złotych grzywny. Kieruje mnie na, oczywiście nieprawomocne, natomiast kieruje mnie na roboty przymusowe 20 godzin, 2 miesiące. I to jest kara, którą ja mam ponieść za to, że mnie oburza, iż ktoś wrzuca sobie plakat Żydziwszy, podpisuje go z dedykacją dla. Jest to tak, ale w tym bezczelności jest pewna metoda, tylko że oni przedobrzyli. To znaczy jest to, jakby powiedzieć, za wcześnie pewne rzeczy planowali, po prostu uważali, gdy oni to planowali w 2019 roku, to uważali, że to nie będzie miało znaczenia.
że będzie dotyczyło mnie jako człowieka w zupełnie innej sytuacji niż stało się to obecnie. I te ich plany nie potrafią korygować swoich zamierzeń. Po prostu pokazali, w jaki sposób się ustawia sprawy sądowe. No bo powiem w ten sposób, no, trzeba naprawdę na głowę upaść, żeby w czymś takim po prostu wejść na wyrok, który jest po prostu nie do obrony. Nie do obrony względów prawnych, ludzkich. Po prostu wyobraźcie sobie, pani sędzia Drill nawet nie rozumie, że cokolwiek się stanie z tym wyrokiem, jej nazwisko będzie zhańbione tym wyrokiem do końca świata. Ja zrobię wszystko, żeby ją usunąć z zawodu sędziego po tym wyroku, bo człowiek, który podpisuje się pod czymś takim, nie ma prawa orzekać. Po prostu. Jaka była jej motywacja? Czy to była chęć osobista podlizania się Rosłowi Kaczyńskiemu? Czy przyszedł ktoś do niej i zawarł z nią jakieś porozumienie? To nie jest moją rolą ustalać. Ten wyrok jest po prostu przestępstwem, obrazą prawa, obrazą moralności, obrazą zdrowego rozsądku. I z tego tytułu mogę powiedzieć, że jestem im nawet wdzięczny, ponieważ zdeprecjonowali tym wyrokiem cokolwiek, pokazali w jaki sposób, pokazali też po co im są sądy. I to też jest pokazanie też, jak wygląda mechanizm zastraszania. To jest jaskrawy przykład tego, jak Nie, to tak, funkcjonuje. dlatego, i dlatego, że on jest taki czysty, bo wiesz, możemy sobie tam dyskutować, wiesz, jakieś tam przepychanki na Tak. Twitterze, wiesz, trolle, nikt czegoś nie rozumie, a tu jest sprawa Tak. prosta. Wyrok jest Krytyka kochany. propagandisty PiSu, który Strona, ma... która przegrywa, kontestuje. Tutaj jest zero-jedynkowa sytuacja. Tutaj Nie, zero-jedynkowa sytuacja. to jest to. Ciebie, polskiego Żyda, oburzyło to ten wpis, zadzwoniłeś do mnie, poprosiłeś mnie o reakcję, ja zareagowałem. Mało tego, jeszcze człowiek, do którego to adresowano, Stanisław Gawłowski, wziął i odebrał ten tweet jako po prostu próba przesłania do niego messenger. Napomnij cymiski w kierunku Nie, Gawłowskiego. no to był on to odebrał i odebrali tak to wszyscy czytający ten wpis, zamknij Żydzie mordę, no, do Tak. Gawłowskiego. I uśmieszek gmyzno. A jeszcze potem, jak cię gmyz zwyzywał od synów gnit za zeznania w tym Szkoda, procesie. że nie poczujesz. Ja cały czas nie No lubiłem. Tomek, już zostaw ten motyw, bo to wiesz, bo to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że sąd ma faceta, który puszcza antysemicki plakat, wyzywa świadka polskiego Żyda od synów gnit, łamiąc przy okazji prawo, bo rozprawa jest w trybie niejawnym i żadna prokuratura nie Nie chce tego. mogę tego zostawić za tym miliony ludzi, bo powinien za to dostać wpysk. Ale to Rozumiesz? Tomek, mówimy, albo po prostu koncentrujmy się na kwestiach tego, co oni chcą robić. Oni chcą po prostu uprawiać, no bo potem już nikt nie wnika, oni machają, mamy tu wyrok, jesteś kryminalistą, gmyz mnie wyzywa właśnie od kryminalistów, koleś, który jest bezkarny, może sobie bezkarnie wyzywać pierwszą prezes Sądu Najwyższego od szlamp, może sobie właśnie bezkarnie łamać niejawność rozprawy, ponieważ wie, że w Polsce nie znajdzie się prokuratura podległa Ziobrze, która go będzie chciała osądzić. Zobaczymy, co powiedzą sądy na to, bo sprawa poszła, umorzenia tego przestępstwa poszła do zażalenia. W każdym razie, no, wiadomo, że oni mają wpływy w sądach, natomiast no, nie mają gwarancji. No, nie mają gwarancji w tej chwili, jeszcze nie mają gwarancji, mają w tej chwili, szczerze mówiąc, to mają coraz mniejsze te wpływy. One wcale nie rosną, tylko raczej spadają, dlatego że no, nawet ci sędziowie, którzy się łamali, no, to widzą, że to może długo nie potrwać i że to już jest z górki i to ich jeszcze bardziej łamie. No, jeżeli mamy sytuację taką, że znajduje się sędzia, kolejny przykład, który w sprawie procesu senatora Brejzy przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Przypomnijmy, Jarosław Kaczyński przyznał się do tego, że użył broni przeciwko terrorystom do szpiegowania szefa opozycyjnej kampanii największej opozycyjnej partii. W zasadzie to przyznanie się daje poważny powód do uznania wyborów w ogóle za nieważne z 2019. Nie wiemy, ile wypadków takich było. Wiemy o tym, że w 2019 roku robiono szereg osób ze względów politycznych związanych bezpośrednio z wyborami. Giertycha robiono, Giertycha jako adwokata Tuska, jako adwokata polityków, robiono Brejzę. Dzięki temu, że robili Brejzę, mieli pełną wiedzę na temat tego, jakie plany ma w kampanii wyborczej ma.
Koalicja Obywatelska. No i jaka jest reakcja? Reakcja jest taka, drodzy Państwo, że sąd pierwszej instancji w ogóle nie rozpatruje tego pozwu i odwala ten pozew w trybie niejawnym, nie chcąc nawet spojrzeć w oczy Brejzie i jego adwokatowi, którym jest jego żona. No i co, do czego dochodzi w tym momencie? No sąd apelacyjny się pojawia, no i sąd apelacyjny miażdży to rozstrzygnięcie, które jest oczywiste, które było takim, to, że oni zrobili to w takim trybie, to było właśnie próba już pokazywania, zobaczcie, co my możemy, ale znowu dostali po łapach. I znowu Jarosław się pieni, że te sądy źle działają, no bo sądy w jego rozumieniu mają klepać to, co chce władza. To jest właśnie kwintesencja tego, kwintesencja tego, o czym tutaj mówimy. Oni chcą zastraszyć. I to, że Kraśko wraca, bo takie jest rezime tego, to jest taki sygnał, że wylewanie, za przeproszeniem, wiader szamba, nawet posługiwanie się, bo jeszcze raz powiedzmy sobie, w momencie, w którym, powiem w ten sposób, państwo używa wiedzy z relacji z obywatelem, do tego, żeby go pozbawić legitymacji do tego. Zobaczcie Państwo, jak to działa. A, redaktor Kraśko recenzuje rząd PiS, no to sięgnijmy, zobaczmy tutaj. O, redaktor Kraśko miał sprawę podatkową, zapłacił co prawda wszystkie kary. To jest adresowane do 20% Janku, tego elektoratu, który jak zwykle wszystko kontestuje, bo sami nie, są... To jest to, że ich elektorat to przyjmie dobrze, to jest jedno, ale to nie jest adresowane do nas. To jest do nas adresowane, to my się mamy bać, to ludzie, może nawet nie my, no bo my to już wiedzą, że, że u nas kwestia strachu jest, przed PiS-em jest, powiedzmy sobie, mocno przereklamowana, natomiast to jest adresowane do wszystkich takich pomniejszych ludzi, którym się pokazuje przykład Kraśki, pokazuje się przykład Lisa, pokazuje się przykład redaktor Burzyńskiej i teraz się mówi, no to co, chłopie? Ich możemy rozjechać, to myślisz, że... To teraz tutaj, a tu masz, a słuchaj, a tutaj dostaniesz pracę dla żony, albo umowa na zlecenie, umowa o dzieło, albo będziesz wykładowcą naszego instytutu, bo to są takie rzeczy. Oni naprawdę potworzyli bardzo dużą liczbę pararządowych agencji, instytutów, które na przykład formalnie też podlegają pod budżetówkę. W samym KPRM-ie te zwiększone budżety to są właśnie budżety tych instytutów, które produkują książki, produkują różne audycje, dotują różne wydarzenia. To wszystko się dzieje po to, żeby dawać ludziom opiniotwórczym gigantyczne pieniądze. Jeżeli Państwo przejrzycie na przykład twórczość Rafała Ziemkiewicza, to zobaczycie, że Ziemkiewicz naprawdę robi karkołomne rzeczy, żeby zachować integralność swoich poglądów i nie jechać po PiS-ie. On ma agendę. Ja nawet mogę po obejrzeniu jego paru programów mogę wypisać... Zaczął jechać Jan. Pojechał po komendancie głównym. Ale Tomku, on czasami, tak jak pojechał kiedyś po piątce dla zwierząt. Po prostu on jest, to jest tak jak Mazurek, który jest ewidentnie związany z PiS-em i to finansowo na wprost, bo rzadko można, w ich obu wypadkach można pokazać, słuchaj, mamy proste. W PiS-ie sytuacja jest taka, że jeżeli ty atakujesz PiS, jesteś dolegliwy dla PiS-u, to kasujemy nie tylko ciebie, ale wszystkich twoich bliskich kolegów, tego, których mamy w zasięgu ręki, żebyś miał świadomość, że konsekwencje twojej postawy będą ponosić wszyscy twoi, rodzina, znajomi. Wszystkie organy państwowe będą skupione na tym, żeby coś znaleźć, tak, żeby zrobić. Mamy sytuację tego typu na przykład, że jeszcze w 2018 roku wywalono z TVP dwóch ludzi tylko i wyłącznie za utrzymywanie ze mną kontaktów. Dwóch dziennikarzy. To było po prostu na osobiste życzenie koordynatorów, o czym poinformował zainteresowanych, dyrekcja poinformowała, że koordynatorzy służb po prostu przyszli sobie i przekazali sobie życzenie, że tych dwóch panów ma wylecieć za relacje ze mną. W ich rozumieniu miało to stanowić po prostu jakiś tam asumpt do tego, że ja będę izolowany, no bo ludzie, którzy
pracują właśnie w tych wszystkich instytucjach, no będą, mają już jasny przekaz. Kontakty ze mną grożą utratą pracy. Wracając do Piotra Kraśki, to jest jeden z bardziej dolegliwych dziennikarzy dla nich, ponieważ jest bardzo merytoryczny. Właśnie. To są rzeczy, które to nie sztuka, nie, ja to niestety, to jest, drodzy Państwo, tak ja zawsze mówię, że z całym szacunkiem oczywiście dla wszystkich dziennikarzy, którzy wykonują swoją pracę, naprawdę powiem w ten sposób, pisma niezłą labę, bo ci, którzy, powiem tak szczerze, ci, o których będę teraz mówił, będą wiedzieli, o których mówię, jak to obejrzą i przesłuchają, no po prostu starym wygom, którzy potrafią, im się po prostu już nie chce. A tu trzeba, drodzy Państwo, wysłać pytania. Tu trzeba pewne rzeczy zdekodować. No przyjść i powiedzieć, że PiS łamie konstytucję, to wiele nie zmieni. Tu trzeba po prostu na konkretnych przykładach, konkretnych rzeczach pokazywać, czym to się kończy. Trzeba pokazywać to, co jest tak jak Tomku. Wystarczyło, że wymieniłeś firmę. Zauważyłeś, że redaktor Piasecki zadał kiedykolwiek pytanie członkom PiS-u, co się dzieje z Czarneckim? Kiedy zrobi się porządek z Czarneckim? Co się dzieje z Mejzą? Z Ryszardem Czarneckim. Tak. Dodawaj konkretnie, bo to dużo osób nosi nazwisko. Chodzi, jeszcze raz, drodzy Państwo, jest polityk PiS. Polityk PiS, Ryszard Czarnecki, został złapany na przestępstwach przez europejskie instytucje monitorujące działania korupcyjne i nieprawidłowości. I one zmusiły go do oddania około 500 000 złotych za wyłudzonych z Komisji Europejskiej, z Parlamentu Europejskiego, przepraszam, za nieodbyte podróże i rozliczone fałszywie delegacje. Krótko mówiąc, Ryszard Czarnecki fałszywie wypełniał oświadczenia, wyjeździł jakimiś autami do Brukseli z Jasła, podczas kiedy w ogóle nie jeździł tymi autami, ponieważ one były, te auta, które tam wpisał, były zezłomowane. Dochodziło do takich symbolicznych rzeczy, jak wpisanie kabrioletu w lutym, który jeżeli że był zezłomowany, to jeszcze w lutym miał jeździć kabrioletem do Brukseli. Ja, drodzy Państwo, powiem tak, wielokrotnie byłem świadkiem, no, powiem Państwu na przykład taką historię. No, kiedyś Sławek Cęckiewicz przychodzi do mnie i prosi mnie, żebym się podpisał pod jakimś tam tekstem lustracyjnym, bo on nie może, a tutaj tak. Więc ja się pytam, że wszystko bardzo fajnie, Sławku, ale to tekst jest okej, ja mogę to zrobić, no ale jak się mam pod tym podpisać, skoro ja nie mam dostępu do tych, nie miałem dostępu do tych dokumentów, na które się to powołuje. A on się podrapał w głowę, no tak. No to co zrobimy? To ja mówię, że ja wyciągnę te dokumenty, wpiszę się jako ten, który je przeczytał, obejrzę, no i będę mógł wtedy z czystym sumieniem podpisać ten, bo miałem dostęp, no bo nie będzie to i nie będzie to wyglądało na tym, że ja po prostu nagle spływa na mnie krynica wiedzy na moją wycieraczkę, jakieś 6 konkretnych teczek, których ja w życiu nie miałem. Przecież tam, mówię, no przecież ty jesteś historyk, no to przecież pracujesz, przecież tam się każdy wpisuje. Aha, no dobrze, to ja poszedłem, a ten do mnie dzwoni jeszcze tego samego dnia, że on już załatwił, że następnego dnia się mogę pojawić w czytelni IPN-u i mówię, i będę mógł się tam właśnie zadzwonić z tymi teczkami. Ja mówię, wszystko fajnie, stary, tylko że teraz, kiedy ktokolwiek będzie badał tą sprawę, to zauważy, że od złożenia wniosku do przekazania mi teczek minął jeden dzień, a IPN w takim trybie nie działa. Znaczy mówię, że to ja mówię, że słuchaj, to sprawa jest ten, natomiast ja Państwu dlaczego opowiadam tą historię? Żebyście zobaczyli, w jaki sposób wygląda tak zwane zachowanie higieniczne. No ja tam poszedłem, wpisałem się jako czytelnik tych teczek. Natomiast gdyby ktokolwiek, kiedykolwiek badał tą sprawę, w jaki sposób ja się zaznajamiałem z tymi teczkami, no to wychodzi na to, że ja złożyłem wniosek w 2008 roku jednego dnia i następnego dnia dostałem te teczki. I przez to, że panowie, a w ogóle gdybym przystał na pierwszą propozycję, to podpisałbym się pod tekstem z teczkami, do których nie miałem dostępu. I przy pierwszej możliwej okazji, gdyby na przykład sprawa stała się przedmiotem badania sądowego, no to dostałbym pytanie, w jakim trybie zaznajomiłem się z tymi teczkami, przepraszam, i bym leżał. Ja tylko Państwu pokazuję, jaka amatorka jest po prostu po drugiej stronie. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie przestrzegają takich podstawowych zasad higieny. U nas to się nazywało zawsze, że nie sika się po śniegu. No bo jak sika się po śniegu, no to generalnie wszystko widać. I
Tutaj przypadku. Druga część tego, jak tata Eskimosa mówił, żeby nie jadł żółtego śniegu. Też tak, to jest druga część tego. To jest druga. To już jest druga część, więc mamy do czynienia. Co oni zrobili? Wszyscy chcą się koncentrować na tym, że jak to się mogło stać, że on źle rozliczał podatki przez kilka lat. A nikt się nie zadaje najważniejszego pytania. Ci sami dziennikarze nie zadają najważniejszego pytania, jak to się stało, że jego informacje podatkowe wypływają do ludzi. Bo ja, drodzy Państwo, wiem, co oni zrobili. Oni, to mechanizm był następujący. Jak go zatrzymali, mieli na niego, prowadzili postępowanie przeciwko niemu przy okazji tego jeżdżenia bez prawa jazdy, no to zrobili mu pełny screening, po prostu szukając tego. No i trafili po prostu na tą sprawę i też obejrzeli, czy nie mogło tam dokręcić śruby, jakoś tego, a może jeszcze w jakiś inny sposób. No i, drodzy Państwo... Wiesz, zawsze się może pojawić człowiek, który rozwiąże problemy, który powie, no panie redaktorze, rzeczywiście, no taka rzecz się wydarzyło, problemów nie będzie. Tak. Gdyby pan był uprzejmy, jest tyle ciekawych tematów, pan był uprzejmy skupić się na czymś innym. Tak? I to wygląda w ten sposób, szanowni państwo. To wygląda tak. No, widzimy to na co dzień w mediach. Co mamy do czynienia z sytuacją, w której oni próbują kasować ludzi, drodzy Państwo, przy pomocy wiedzy, która jest zdobywana w sposób bezprawny. To, że oni się posługują faktami na dziś, to, drodzy Państwo, dziś się posługują faktami, ale potem zaraz przekroczą granice i będą się posługiwać fejkami. Mamy do czynienia z sytuacją, w której władza zresztą wystawia się na prostą rzecz. Każdy z tych krytyków Piotra Kraśki powinien zacząć od pytania, w jakim trybie dane prywatne, podatkowe Piotra Kraśki, a nie wszystkie teksty, zostawmy na to jak, skoncentrujmy się na to, co on tam robił i dlaczego nie płacił podatków i dlaczego on jest oderwany. Drodzy Państwo, jakby sobie poczytali trochę o ludziach, to by wiedzieli, że ludzie funkcjonujący na wielu różnych poziomach po prostu czasem nie ogarniają. Tak zwana brzytwa Okhama jest najprostszym sposobem. To, że się z tego robią duże potem kłopoty finansowe i problemy, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast pomysł, że ktoś celowo nie płacił podatków po to, żeby za kilka lat zapłacić te same podatki z gigantycznymi odsetkami, jest po prostu absurdem. Natomiast to jest, Janku, różnica standardów. I ja powiem ci, wczoraj zobaczyłem taki, rzeczywiście polecam państwu, taki klasyczny przykład tego. Oglądałem taki program dokumentalny, który prowadzi pan Morgan Freeman i on w tym programie pokazuje różnych przestępców, w szczególności takie spektakularne ucieczki z więzienia. I była mowa o słynnym, największym swojego czasu handlarzu narkotyków El Chapo. I El Chapo uciekał 3 razy z więzienia. I dlaczego ja do tego nawiązuję? Tam w tym programie było powiedziane, że za trzecim razem, kiedy El Chapo uciekł 1,5-kilometrowym tunelem, rzeczywiście ta ucieczka pochłonęła olbrzymie pieniądze, rzeczywiście skompromitowany rząd Meksyku, człowiek odpowiedzialny za tysiące ton narkotyków przemyconych na całym świecie, za ileś morderstw, że musiano u niego, wobec niego użyć izraelskiego oprogramowania Pegasus. Usprawiedliwiają się, tłumaczą, dlaczego tak to zrobiono. A tutaj wychodził u nas Kaczyński i mówił, że wobec senatora Brejzy, gdzie tam chodziło o jakieś... O pomówienie, gdzie źródłem użycia Pegasusa było pomówienie o przyjęciu 300-złotowej łapówki w postaci jakiegoś tam tabletu. Drodzy Państwo, no, użyli broni za kilkadziesiąt milionów złotych, żeby wyjaśnić sprawę tego. No, po prostu Kaczyński traktuje nas wszystkich jako idiotów. I teraz co robi w tej sprawie właśnie Bogdan Rymanowski? Bogdan Rymanowski pisze książkę Laurkę, drodzy Państwo. Jeszcze jestem w trakcie lektury, natomiast jest to naprawdę książka
w której on robi dobrze temu Kornelowi Morawieckiemu, ale dzięki temu, że on to wszystko zebrał do kupy, to my zrobimy tutaj audycję, drodzy Państwo, w której pokażemy Państwu te same rzeczy, które podzacytował i odszukał i dotarł Bogdan Rymanowski, tylko troszeczkę w innym kontekście. Naprawdę mnie najbardziej rozbawiła na przykład komentarz Rymanowskiego, który do faktu, iż nie zatrzymano Kornela Morawieckiego, bo nie był w domu, tylko uwaga, z żoną, tylko był u kochanki, dopatruje się w tym opatrzności Bożej. Zaiste, powiem Ci, Tomku, ja, jak wszyscy, drodzy Państwo, wiecie, jestem ateistą, ale aczkolwiek mówię, szanuję wiarę chrześcijańską. Zawsze mówię, że jestem chrześcijańskim ateistą, czyli wychowanym w wartościach chrześcijańskich, ale po prostu no, jak od faceta, który publicznie deklaruje się jako osoba ciężko wierząca, dopatrywać się opatrzności Bożej w tym, że koleś nie zostaje zatrzymany, bo śpi u kochanki, zaiste, powiem... Janek, to jest odpowiedzimy. Oni nie umieją szyć, to nie są krawcy. Ale nie, to Tomek, to jest Tomek, to jest, znaczy te, ja mam swoją teorię na temat tej łaski. Nie musiał książki pisać, albo mógł w inny sposób. Nie, Tomek, ta książka miała pewnie jakieś określone funkcje celu. Być może też, żeby przede wszystkim zająć temat. Ja cały czas mówię, drodzy Państwo, że Mateusz Morawiecki miał farta, że jego historiami zajęto się w taki sposób, że naćkano w tej chwili tyle, że napisanie dobrej, rzetelnej książki na temat powiązań i dziwnych zdarzeń w karierze Mateusza Morawieckiego będzie trudne. Ponieważ redaktor Tomasz Piątek postawił tak karkołomne tezy, że cokolwiek by dziś postawić, to się i tak go nie przelicytuje. Więc, drodzy Państwo, to jest trochę tak, że jak się po prostu rzuca i szafuje się oskarżeniami, to potem te prawdziwe, bardzo niewygodne fakty wydają się, no skoro został już określony de facto agentem Kremla, no to jakieś tam pomniejsze związki towarzyskie, towarzysko, że tak powiem, biznesowe z ludźmi wojskowych służb informacyjnych, to w ogóle wyglądają to po prostu tak blado, że po co się tym zajmować. Niewinne igraszki, zupełnie, naprawdę. Tak, więc no, wobec ciężarowi, więc to jest tak czasami łatwo zabić temat hiperbolą. No. Ja się, drodzy Państwo, zawsze zajmowałem teoriami, praktykami, jak się tworzy, jak się wycisza się kryzysy medialne. O, może Tomku zrobimy taką audycję i pokażemy, jak się powinno czytać gazety, jak się powinno czytać media. To jest, drodzy Państwo, to jest tak, że bardzo trudno się dowiedzieć z jednej gazety, jak wygląda świat i z jednego medium. Bo ja to zawsze mówię, że nawet prawdziwe informacje podane, no one są podane w jakiś tam sposób selektywny. I ta selekcja informacji również nie daje pełnego obrazu. Szanowni Państwo, cieszymy się z tego tytułu, że Piotr Kraśko będzie w TVN-ie, bo jest to naprawdę duży ból PiS-u. A my bardzo lubimy, jak Jarosława Kaczyńskiego boli. Jak Jarosława Kaczyńskiego boli w PiS-ie, to jeszcze bardziej, drodzy Państwo. Szanowni Państwo, Historia na Weekend to jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów, Zdrajcy z Katynia. Fantastyczna historia. Też mało znana, bo Polacy lubią martyrologię, więc jest tylko głównie o tych, co poszli do dołu z wapnem. Ale nie ma o tych, którzy no, nie mieli ochoty iść. Ja cały czas mówię, nie oceniajmy jednoznacznie, bo proszę sobie jednak wyobrazić alternatywę i zastanowić się tak, jakby się samemu zachowało, mając świadomość tego, że odpowiedź odmowna oznacza drut na rękach, strzał w potylicę i koniec filmu. Więc... I represji wobec rodzin, bo część rodzin też, była... I też, i jeszcze tego, więc to też jest, ja zawsze mówię, że to jest tak, jak patrzymy i potępiamy, to też patrzmy na to,
w sposób taki, żeby patrzeć później też na drogę ludzi, no co zrobili z tym życiem kupionym, no okej, okay, no czynem podłym, a czy jedynym sposobem, żeby wyjść stamtąd. Praktycznie jedynym, bo zdarzali się też ludzie, którzy uciekli, których, no nie wszystkich mocno pilnowano, szczególnie na początku. Więc ci, którzy mieli dobrą intuicję, czym to się skończy, to wjali stamtąd po prostu ile wlezie. Natomiast tekst naprawdę najciekawszy chyba taki w tym numerze jest Zemsta Hitlera na Habsburgach. Wyobraźcie sobie Państwo, że po zwycięskiej wojnie z Polską w 1939 roku Hitler wziął tak zwanych polskich Habsburgów. Byli tacy polscy Habsburgowie, czyli którzy przyjęli obywatelstwo polskie i uważali się za Polaków. Chociaż niespecjalnie, nie wszyscy mówili dobrze po polsku nawet. I teraz, drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić, że Habsburgowie odmówili mu podpisania Volkslisty, czym doprowadzili Führera do szału. I niektórzy nawet trafiali do obozów koncentracyjnych, bo Hitler uważał, że oni w końcu złamie. To znaczy, że doprowadzi do tego, że oni w końcu podpiszą. I to jest taka dziwna historia o tym, że pokonana Polska bywała dla ludzi, obywatelstwo polskie cenniejsze niż obywatelstwo wiecznej, tysiącletniej Rzeszy, a mówimy o roku 1939. Trudno było w 1939 pomyśleć, że to się będzie kiedyś opłacało. Zresztą Habsburgom w ogóle się nie opłaciło, bo odrodzona Polska, sowiecka Polska po prostu wzięła i ukradła im dobra, które mieli w Polsce. Zemsta Hitlera na Habsburgach, no i oczywiście czerwoni zbóje o tym, czym naprawdę się trudniła w Polsce sowiecka partyzantka, czyli grabieże, picie alkoholu, no i oczywiście gwałty. To są takie rzeczy. Czerwoni zbóje. I tekst mało znany. Prawdziwy kres pierwszej RP. W ogóle w polskiej historii mało się poświęca kwestiom finansowym. I tu staramy się w historii na weekend to trochę nadrobić. Prawdziwy kres pierwszej RP. Krach banków przypieczętował upadek Polski. Wszyscy o tym wiedzą, że Polska przestała istnieć w 1795 roku, ale o kryzysie finansowym tamtego roku mało kto wspomina. Historia na weekend. Redaktorem naczelnym historii na weekend jest mój brat Aleksander Piński i zapraszam serdecznie na jego kanał na YouTubie, gdzie naprawdę są ciekawe historie, jest bez politycznego kontekstu, ale jest dużo wiedzy, jest trochę też poglądów. Powiem szczerze, oglądam i czytam wszystkie materiały mojego brata, ale często się z nimi nie zgadzam. Natomiast jest to na pewno duży, jakby powiedzieć, zasób wiedzy, ciekawie podanej wiedzy, bo dużo faktów i naprawdę polecam. Zapraszam też, drodzy Państwo, na mój kanał, na Jan Piński Historia, no i polecam naszą książkę Kamiński, książka, która dzięki której Tomek miał chyba drugiego Pegasusa, bo jesteśmy przekonani, mamy takie wieloźródłowe informacje, że był jednym z pierwszych pacjentów, być może pierwszym pacjentem Pegasusa jeszcze w 2017 roku, ale tutaj w 2019 roku z powodu tej książki, drodzy Państwo, i tego, co myśmy tutaj napisali, Kamiński wydał kilkanaście milionów złotych, drodzy Państwo, kilkanaście milionów złotych na inwigilowanie Tomka Szwajgierta i jego otoczenia całego, w tym mnie, tylko po to, żeby się dowiedzieć, co my tam knujemy, co mamy odpływać. Bogaty kraj, jak widzisz, Amerykanie to biedny kraj. Zastanawiali się, czy wydać, ale trzeba, wydali, a oni na całą opozycję, nie ma problemu. No, drodzy Państwo, to jest, pamiętajcie, użycie Pegasusa przeciwko Brejzie to było bodajże 21 milionów złotych. Przeciwko Tomkowi to było tylko z tego drugiego rzutu. To było kilkanaście milionów złotych. Przeciwko na przykład Andrzejowi Długoszowi to było kilkadziesiąt milionów złotych, bo ten miał, drodzy Państwo... Rekordzista. Pozdrawiam serdecznie. Tak, pan Andrzej Długosz, przedsiębiorca, lobbysta, człowiek wielu talentów, no specjalista od mediów,
Ale tak, drodzy Państwo, tak jego szkoleń do tej pory to nie wycenił nikt. No ja to zawsze mówię, że jego klienci powinni się dowiedzieć, że państwo polskie wydało, żeby się dowiadywać u niego, nie wiem, uczyć. Czy drugim bagażusem dogonię, Janku. Nie wiem, czy dogonię, tak pojechali. Ale nie no, 61 wejść, drodzy Państwo. Money doesn't matter, naprawdę. Tak, po 40 tysięcy dolarów każdy. Minimum, minimum. To jest... Weź pod uwagę, że my nie robiliśmy dobrze, bo żeśmy często wyłączali, a to trzeba później się znowu logować, robić sobie problem, wykupować jakiś kłopot. Jest tak. Szanowni Państwo, Kamiński doda bycia na stronie capitalbook.com.pl, a my, drodzy Państwo, mówimy do zobaczenia i zapraszamy jeszcze na portal wieści24.pl. Wpadajcie tam do nas, drodzy Państwo. Tam mamy naprawdę i tam też jesteśmy też ciekawi Państwa uwag. Jeżeli chodzi o nasz kanał, to prosimy jak najwięcej komentarzy. Im więcej Państwo komentujecie, tym większe mamy zasięgi, tym więcej osób nas ogląda, to jest raz. A po drugie, możemy dzięki temu lepiej trafiać w Państwa gusta. Dziękujemy uprzejmie i do zobaczenia.